Przegraną Polek zakończył się finałowy mecz Mistrzostw Świata Kobiet Dywizji 1B, turnieju w całości rozgrywanego na lodowisku Jantor w Katowicach. Chinki, z którymi zmierzyły się podopieczne trenera Zbigniewa Wróbla, objęły prowadzenie już w pierwszej tercji spotkania, zdobywając 6 bramek. Po przerwie 2 gole dla reprezentacji Polski strzeliła Klaudia Chrapek. Jednak to nie wystarczyło, aby odrobić tak dużą stratę do rywalek. Zawodniczki z Chin po zdobyciu jeszcze jednej bramki w trzeciej tercji zwyciężyły 7-2. Naprawdę było widać serce do gry, zaciętość w tej grze, no i też dobry rezultat na koniec. Oczywiście chcielibyśmy złoto, ale rzeczywiście chińska reprezentacja była, można powiedzieć, niemalże nie do przejścia. Zresztą bardzo mocno wzmocniona przez kanadyjskie zawodniczki, właściwie no, chińskie pochodzenia kanadyjskiego. Trudno to wszystko ogarnąć, ale rzeczywiście bardzo silny team. Ale te i tak te dwie bramki strzelone w pięknym stylu i wiele sytuacji takich podbramkowych dla naszej reprezentacji. Naprawdę wspaniała robota zrobiona. Oczywiście tutaj bardzo mocno zasługuje nasza bramkarka na pochwały, bo przecież ona wychwytała takie krążki lecące w kierunku bramki, że trudno aż to ująć. Drugie miejsce Polek w Mistrzostwach Świata Kobiet Dywizji 1B to ogromny sukces naszych zawodniczek. Zwłaszcza ze względu na fakt, że na co dzień reprezentantki Polski łączą grę w hokeja z innymi obowiązkami niezwiązanymi z karierą sportową. To nie są zawodowe w sensu stricte zawodniczki, tylko one normalnie pracują, normalnie chodzą do pracy, normalnie mają domy, o które też muszą zadbać, a można powiedzieć, że hobbystycznie się zajmują grą w hokeja, co jest naprawdę bardzo, bardzo dziwne i myślę, że trzeba to zacząć w jakiś sposób regulować. I myślę, że tutaj no, dużo pracy przed Polskim Związkiem Hokeja, ale też przed Ministerstwem Sportu, żeby to w jakiś sposób unormować, tak żeby rzeczywiście te dziewczyny mogły naprawdę trenować hokej, no i może w przyszłości zajmować te pierwsze miejsca. Dzięki zwycięstwu w Mistrzostwach Świata Kobiet Dywizji 1B Chinkom udało się awansować na zaplecze elity. Biało-czerwone zajęły drugie miejsce w turnieju, osiągając najlepszy wynik polskiej drużyny w historii. Na trzecim miejscu znalazły się reprezentantki Włoch, zdobywając brązowy medal.